Hej, cześć, witajcie w pierwszym odcinku z nowej serii na tym kanale. I jest to, muszę przyznać, ekskluzywnie, bo dzisiaj była premiera, dzisiaj ta gra też pojawia się na moim kanale. Dawno nie nagrywałem takiej serii, dawno też nie mówiłem do was swoim głosem. Weźmiemy tryb sobie wydajnościowy, żeby po prostu gra była cały czas płynna. Jest to oczywiście najnowsza produkcja od studia Blueberry pod oczywiście nadzorem nikogo innego jak Konami, czyli oczywiście cudowne, jak i zarazem straszne, tak zwane oczywiście Silent Hill. Silent Hill 2, czyli remaster, chyba remake bardziej, gry, która dla wielu jest wielkim, wielkim klasykiem. Dla mnie osobiście uważam ją za dzieło, którego na pewno nie miałem przyjemności poznać tak dobrze jak wiele osób. Lata 90. Nie, no, weźmiemy sobie nową szatę graficzną. Gotowy ustawienie interfejsu. Weźmiemy sobie domyślne. Poziom zagadek weźmiemy sobie też standardowy i poziom trudności walki również weźmiemy standardowy. W przypadku cutscenek ja będę cicho, będę się wyciszał, żebyśmy mogli poznać razem tą historię. Aby zagrać, naciśnij dowolny przycisk. No dobra, jestem gotowy na to, co tutaj się wydarzy. Pierwszy odcinek pojawia się również dzisiaj. Mamy godzinę 18:52, jak to nagrywam, czyli pewnie gdzieś około 20 ten odcinek wleci na kanał. Mamy ręce i to są ręce nikogo innego jak naszej głównej postaci. Nie pamiętam jak ona miała na imię, więc dla mnie to też będzie coś nowego z tego powodu, że nie pamiętam jako dzieciak fabuły tej gry. Jako dzieciak jedyne, na czym mi zależało, to, że było fajne strzelanie, nie? Więc nie mogłem docenić faktycznie kunsztu twórczego. Teraz będzie troszeczkę inaczej. Teraz będzie dużo, dużo inaczej. Ale dalej gra podobno trzyma bardzo wysoki poziom. Od razu słychać ten soundtrack, który robi tak bardzo dobry klimat, że po prostu ciężko to opisać. I szczerze nie wiem, po ile będą trwały odcinki, bo jeżeli ta gra będzie naprawdę dobra, nie będę mógł się oderwać, to nie wiem, czy będę chciał. Okej, nasza postać to James. Okej, mamy nasz świat gry. Piękny widok na ciche wzgórza, opamiętane mgłą. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean?
This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? Jeszcze raz powtórzę, ten soundtrack w tej grze jest po prostu wybitny. Jest wybitnym dziełem po prostu sztuki. System poruszania się nie jest jakiś ciężki. Do damskiej toalety zdecydowanie wejść nie możemy. Okej. Okay. A czy możemy wejść do męskiej? Możemy. Możemy się tutaj to zajrzeć. Raczej nic tutaj ciekawego nie znajdziemy, ale... Okej, okay, pod L1 biegamy. Ale problem jest taki, że tutaj były drzwi. Które teraz nie działają. Okej, okay. Trochę nie wtrącone było. Ale rozumiem, o co chodzi. Ogólnie jest osiągnięcie. Ja je chcę zdobyć. Osiągnięcie jest za to, że pójdziemy sobie w przeciwną stronę niż zakładają scenarzyści. Jest oczywiście znak, że trzeba zawrócić. I wpada nam pierwsze trofeum, czyli nie ma odwrotu. Fajnie, fajnie. Fajne nawiązanie. Osiągnięcie jest za to, że no nie możemy uciec z Silent Hill. No przed oczywiście rozpoczęciem całej przygody. Musimy wziąć mapę. Mapa wygląda przekozacko. Jest rancho Silent Hill, cmentarz, jezioro, ulice. Mamy nas na mapie, jesteśmy teraz na tarasie widokowym. No i musimy się udać w stronę pewnie rancha. Zresztą zobaczymy. Chyba, że możemy dotrzeć najpierw na cmentarz. Możemy bardzo szybko się obracać. To jest fajne, że pod R1 mamy taką możliwość. Tutaj ewidentnie droga jest zamknięta. I to jest droga do... Czym była mapa? Strzałką do góry. To jest droga do Nate Avage. Czyli i tak musimy iść cmentarzem, bo ta droga jest zamknięta na chwilę obecną. Pytanie, czy później zostanie otwarta. Pewnie nie. Tak jak mówię, nie pamiętam głównej gry. Dużo osób hypowało tą grę. Sam byłem już mega zajarany. Bo no po prostu z tego, co pamiętałem jako dziecko, nie? Ta gra jest po prostu świetnym klasykiem. Tutaj dużo robi właśnie klimat. To wszystko, że tutaj dookoła jest mgła. Ogólnie mgła w pierwotnej wersji powstała z tego powodu, że konsola PlayStation nie była w stanie wygenerować miasta i tego wszystkiego, co było dookoła. Jestem ogólnie też dumny z polskiego studia, które podjęło się tego remake'u, bo też warto zaznaczyć, że robili to Polacy odpowiedzialni chociażby za Blair Witch Project czy za Medium. Medium, które było fajną grą, z fajną fabułą, lecz miało swoje problemy. Blair Witch nie miałem przyjemności grać za długo. To było coś dziwnego. Ale słyszałem coś. Co najgorsze, nie mamy żadnej broni. Przynajmniej na razie. Dobra, dochodzimy do jakiejś studni. Błotko. Fajnie. Studnia. Ewidentnie coś w tej studni jest. Jest to zapis gry. Okej, czyli tak będą wyglądały zapisy gry. Droga do Silent Hill. Obecna gra. Zapis ręczny. Jakby ktoś... Okej. Okay. To coś ciekawego.
Idziemy dalej. Ej, no jest mega klimat. Dochodzimy właśnie do cmentarza na cichych wzgórzach, więc no musimy to zobaczyć. Przejdźmy do środka. Oczywiście jak są cutscenki, tak jak wspominałem, będę siedział cicho. Excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No. Believe you, it's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. Okej, okay. Spotkaliśmy pierwszą osobę. Możemy z nią jeszcze porozmawiać. Więc na pewno to wykorzystamy. Czy potrzebuje czegoś jeszcze? Nie. Ewentualnie możemy pójść ze mną. No jest niepokojąca, to trzeba przyznać. Przejdź bramą i idź ścieżką, szybko tam dojdziesz. Okej. Okay. To też jest jakiś kościół. Pytanie, czy do tego kościoła możemy wejść. To jest jakieś wejście, ale jest ewidentnie zarośnięty. I na chwilę obecną pewnie nic tam nie będzie. Pytanie, czy jak odejdziemy, to ta dziewczynka, czy ona zniknie? I... nie, dalej stoi, okej. Okay. Tu jest blisko jezioro. Zgadza się. Czyli musimy pójść wzdłuż pewnie wody. W wodzie w ogóle są nagrobki. Trochę niepokojące. Przejdźmy dalej. Pójdźmy w głąb tego już cudownego, opuszczonego miasta. Miasta duchów. Wręcz można by powiedzieć, nie no, żartuję. Nie, ale jest fajny klimacik. Jak na razie klimat robi się sam. Kukurydza. Prawie jak w horrorze dzieci kukurydzy, można by rzec. Mamy tutaj farmę. To jest pewnie to rancho, o którym widzimy na mapie, czyli rancho Silent Hill. Coś tam się ewidentnie rusza. Coś, czego pewnie byśmy nie chcieli, żeby się ruszało. W samochodzie tylko drewno, więc ktoś tu ewidentnie żyje. Silent Hill Rancho. Ale jest zamknięte. Więc
jeżeli ktoś tu był albo jest, ewidentnie nie chce gości. Więc udajmy się dalej. Są samochody, ale wydają się jakby po pierwsze nie miały opon. Ślady tutaj też nie ma żadnych świeżych, żeby coś tutaj jeździło. Do taką mgłę to też ciężko powiedzieć. Biegamy, to jest chyba jakiś tartak. Czy tutaj coś będzie? Na razie jest cicho. Chociaż ten soundtrack robi takie... taki niepokój wręcz wzbudza. Coś może być zaraz za rogiem. Jest taki efekt po prostu... takiej atmosfery grozy wręcz bym powiedział. Tutaj mamy przejście do miasta. Ale pewnie będzie zamknięte, znając życie. Potrzebujemy klucza, dokładnie. A klucz pewnie będzie w Best Auto Parts. Niech zgadnę. Zamknięte. Jest jakaś kartka. Załatwiam w mieście naprawę okien. Zapasowy klucz jest w szufladzie. Okej. Okay. Dobrze o tym wiedzieć. W szufladzie, powiadasz. Hello. Anyone in here? To pewnie ta szuflada, o której mówił nasz... nasz nieznajomy. Możemy teraz tędy sobie na spokojnie to otworzyć? Możemy. Czy chcemy się rozejrzeć po tym pomieszczeniu? Tu nic nie ma. Tam nic nie widzę, więc też raczej nic tam nie będzie ciekawego. Ziomek naprawia okna w Silent Hill, więc może będzie okazja go jeszcze spotkać. Otwieramy i dostajemy się do miasta. Czy to jeszcze nie jest miasto? Kolejne miejsce zamknięte na klucz. Tutaj również widzę kłódkę. To jest chyba ta droga, którą widzieliśmy. Ewentualnie wejście do kopalni. Tam coś ewidentnie się dzieje. Tam ewidentnie coś się dzieje. Znak Silent Hill. Klimatycznie. Zakaz przejścia. Nie wiem, czy to dobrze świadczy, że tędy przechodzimy. No cóż. Bardzo dziwny, niespalony znak. Jest bardzo mała widoczność, to jest takie... Niby to robi ten swój klimat, ale z drugiej strony nienawidzę mgieł. Nawet w prawdziwym świecie mam takie uczucie, jakby mgła coś ukrywała. I tutaj też jest coś takiego, że niby wiesz, że pewnie na początku gry jest mało tutaj złych elementów, ale to, że nie widzisz tego, co jest za tobą już, że ten klimat, muzyka, wszystko, co cię po prostu otacza, robi taką atmosferę, że po prostu no nie da się inaczej. Są takie emocje. Robi wrażenie. Robi dobre wrażenie. Pewnie muszę udać się tutaj w pierwszej kolejności. Albo i nie, bo znowu jest zablokowane. Tutaj jest Runt Runner. Cokolwiek to znaczy. Jesteśmy przy głównej drodze prawie. Tutaj dochodzimy do centralnej części miasta. Tu jest zablokowane, więc tędy jak na razie pewnie nie pójdziemy. Chyba, że... nie, nie pójdziemy.
Ogólnie przepraszam za kaszel. Będę starał się też wyciszać się, jak będę miał kaszmąć. Okej, okay. Mamy dalszą część mapy i mamy drugie trofeum, czyli miłego pobytu. To jest mapa Silent Hill. Okej, okay. Możemy sobie teraz zmieniać stronę. Bardzo fajny design ogólnie tej mapy, jest taki, no, klasyczny. Zebraliśmy mapę, dotarliśmy do miasta i na tym zakończę. 20 minut odcinka, liczę, że wam się spodoba. Jutro się widzimy w dalszej części. Trzymajcie się, no i cześć.